Witaj, drogi widzu. Jakiś czas temu wydana została pewna książka, którą reklamowano słowami: czasami to, że ktoś kocha, to za mało. Gdy przeczytałam owo zdanie, na myśl przyszedł mi od razu Jezus Chrystus i te wszystkie rozsiane po całym świecie ludzkie dusze, które lekceważą Boga, odrzucają Boga i są obojętne na Bożą miłość. Gdy następnego dnia uczestniczyłam w pewnym krakowskim kościele we mszy świętej i uklęknęłam w ławce po przyjęciu komunii świętej, znowu niespodziewanie pojawiły się w mojej głowie słowa: czasami to, że ktoś kocha, to za mało. I tak jak poprzedniego dnia pomyślałam o tym, jak bardzo smutno musi być Jezusowi z powodu tych dusz, które ranią Jego Przenajświętsze Serce, nie odwzajemniając ani trochę Jego bezgranicznej do nich miłości. Gdy tylko owa myśl przemknęła mi przez głowę, dane mi było doświadczyć przedziwnego doznania. Przed moimi oczami, koło tabernakulum, zwizualizowała się ogromna, bezkresna przestrzeń, cała pokryta białym i biało-szarym śniegiem. A ja poczułam wtedy całą swoją istotą, że ta niekończąca się śnieżna połać to symboliczne odzwierciedlenie tych dusz, w których nie ma dla Boga miejsca. Dusz zimnych, dusz obojętnych. A ten wszechotaczający mnie śnieg to obraz, metafora chłodu ludzkich serc, ludzi całego świata. Wpatrując się w tę bezkresną przestrzeń wypełnioną śniegiem, czułam jednocześnie bijący od tej przestrzeni chłód. Chłód wynikający z braku ludzkiej do Boga miłości. Był śnieg, był chłód, a potem w jednym momencie owo śnieżne zjawisko zniknęło, a przed oczami zamiast owego śniegu miałam już tylko jedną wielką ciemność. Tylko ciemność. Tylko ciemność. Nagrałam ten filmik, aby zachęcić siebie i Ciebie, drogi widzu, do modlitwy za tych wszystkich ludzi, którzy zamykają notorycznie swoje serca przed Bogiem, nie pozwalając przez to Bogu zbliżać się do siebie. Proś, proszę widzu, razem ze mną Ducha Świętego o potrzebne łaski dla tych dusz, którym trudno uwierzyć i otworzyć się na będącą prawdziwym życiem i szczęściem każdego człowieka bezwarunkową miłość Trójjedynego Boga.